Witam Państwa bardzo serdecznie ze sklepów Automag przy stacji metra Stokłosy, gdzie sobie gawędzimy o książkach, a czasem o czym innym, ale dzisiaj będziemy mówić o polityce Francji w Italii w XVI wieku. Słów kilka, proszę Państwa, ale nie tylko w XVI, również wcześniej, bo to jest pewna stała. Ja o tym mówiłem już wielokrotnie, ale to nigdy nie zaszkodzi powtórzyć, bo mamy to pięknie zilustrowane w naszym albumie Sacco di Roma. Proszę Państwa, obecność Francuzów w Italii ważna była z kilku powodów. Ja zawsze zwracam uwagę na jeden aspekt. Pomijam te wszystkie roszczenia, pretensje do Mediolanu i te wszystkie sugestie, które łączyły tradycje rodziny andegaweńskiej i obecność rodziny andegaweńskiej w Italii z polityką XVI wieku. Co było najważniejsze w polityce Francuzów w Italii, proszę Państwa? Doświadczenie wojny stuletniej. Doświadczenie wojny stuletniej przekonało Francuzów, że nie mogą prowadzić wojny u siebie. A naturalna tendencja polityki owego czasu powodowała, że wszyscy włazili przez granice Francji i tam próbowali coś robić. To dokładnie było tak samo jak z Polską, dlatego często się porównuje politykę Francji i sytuację Francji do sytuacji Polski. Tyle, że polityka francuska, proszę Państwa, była momentami majstersztykiem po prostu i to nie ma co do tego dwóch zdań. Była to polityka celowa, dalekosiężna, polityka dynastyczna, obojętnie jaka dynastia była na tronie, to ta dynastia walczyła o całość królestwa i walczyła o to, co wymyślił dopiero kardynał Richelieu, a co wcześniej było już dobrze znane i intuicyjnie wyczuwane, czyli o rację stanu. To Francuzi zakwestionowali moralność w imię polityki. Musimy o tym pamiętać, ale możemy ich za to potępiać, ale nie mieli innego wyjścia. Gdyby tego nie zrobili, zostaliby podzieleni. Proszę Państwa, na terenie Francji zachodniej i południowej przez ten teren przebiegał szlak, stary bardzo szlak handlowy, wiodący od granic Anglii i Szkocji, przez właśnie Bordeaux, przez Okcytanię, przez Sycylię do Aleksandrii, do Egiptu i do Tunezji, do Afryki po prostu. Drugi szlak biegł z Hiszpanii przez południe, przez ziemie cesarskie, czyli przez Prowansję, bo to była wówczas ziemia należąca do cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego, wprost do Lombardii. Przecięcie tych dwóch szlaków to jest to, o czym wiecznie mówimy, to co się wydaje profesorom od socjologii, politologii i innych ogi, że jak coś leży na przecięciu szlaków handlowych, to ma korzystną sytuację i musi te szlaki wykorzystać. Proszę Państwa, położenie na szlakach handlowych to jest katastrofa. I jeżeli ktoś leży na szlaku handlowym, jakaś organizacja, jakieś państwo, to musi się wyłącznie zbroić oraz wytwarzać taką kulturę, która tak agresywną kulturę, powiedzmy sobie to jasno, żeby wszystkie zakusy, jakie przeciwko niemu są przedsiębrane, zostały unieważnione. I Francuzi stworzyli bardzo agresywną kulturę, siedzącą gdzieś tam korzeniami w Królestwie Franków i w tej całej brutalności, która tam panowała, ale była to kultura gwałtowna, tak? Francuzi nie żartowali. Jak ktoś lubi poczytać książki o średniowieczu, to wie, że wojna z Francuzem była wojną gwałtowną, brutalną, wojną nagłych rozwiązań dzięki temu i dzięki lojalności i takiej, jakby to powiedzieć, wewnętrznej spójności tych ludzi, podzielonych przecież na kasty, na klasy, na warstwy, to wszystko się utrzymało. Mniej lub bardziej spójnie, ale się utrzymało. Proszę Państwa, wojna stuletnia była straszliwym doświadczeniem dla Francji, ale Francja wyszła z tej wojny umocniona i wyszła z tej wojny, żeby nie przesadzić, jako naród nowoczesny. Oczywiście przed Francuzami było jeszcze mnóstwo przygód bardzo złych. Natomiast jedna nauka z tego wszystkiego wypłynęła. Nie możemy prowadzić wojny na własnym terenie, dlatego że Francja jest terenem rolniczym, ergo jest zapleczem żywnościowym dla tych ludzi, którzy we Francji mieszkają, ale także dla innych. I przede wszystkim to, co wymaga ochrony, to areał i możliwości produkcyjne.
ziemi francuskiej. A to się wiąże z zagospodarowaniem tej ziemi, z budowaniem ośrodków, które dzisiaj podziwiamy jako wielkie zabytki, ośrodków, które zarządzały tym areałem, prawda? Czyli tych wszystkich pięknych rezydencji przebudowywanych wielokrotnie, które dzisiaj są już tylko traktowane jak jakieś piękne, olbrzymie cukiernice, tak? To się podziwia z daleka. Proszę Państwa, to wszystko służyło ochronie produkcji francuskiej żywności i ochronie bezpiecznego zaplecza dla wojny, którą Francja toczyła gdzie indziej. Z jakim skutkiem? Przeważnie fatalnym. Przeważnie fatalnym. Ale to jest właśnie to, co ja w polityce francuskiej XV i XVI wieku lubię najbardziej. To znaczy, że Francuzi w żaden sposób nie przejmowali się swoimi klęskami. To byli ludzie, którzy rozumieli rację stanu, rozumieli, że trzeba utrzymać przynajmniej status quo, a jeżeli się to nie, a jeżeli się uda, to rozszerzyć swoje granice i swoje wpływy, i nie ulegali propagandzie. A propaganda, jaką wywierano na Francji i Francuzów, była straszliwa. Proszę Państwa, te wszystkie brednie o tym, że we francuskich zamkach ludzie załatwiają się na schodach i tak dalej, to jest wszystko cesarska propaganda niemiecka i hiszpańska kolportowana po całej Europie po to, żeby Francuzów przedstawić w jak najgorszym świetle. Nikt we Francji się tym nie przejmował. To jest ważne, ponieważ my mamy taką sytuację, że kolportuje się antypolską propagandę i wszyscy reagują na to po prostu jak idioci po prostu, tak? Bo albo się tym przejmują i usiłują protestować, albo mówią, no tak, rzeczywiście tacy jesteśmy, jakie to straszne, prawda? Uderzmy się w piersi, przeprośmy, a najlepiej jeszcze coś zapłaćmy. Więc proszę Państwa, ja wielokrotnie o tym mówiłem w różnych zakresach i w różnych kontekstach. Ta polityka francuska ze stulecia XV, XVI, o XVII nie wspomnę, bo ona wtedy nam bardzo dużo krzywdy zrobiła. Ta polityka francuska jest godna naśladowania. Żaden Francuz nie zamierzał przejmować się tym, co Niemiec pisze o nim w swoich ulotkach, kolportowanych potem gdzieś tam po terenie kraju. Nikt takimi głupotami nie zawracał sobie głowy, dlatego że wszyscy ci ludzie mieli głęboką pewność własnej odrębności, wyjątkowości i siły. Mimo tego, że potrafili przegrywać kampanię w Italii, satysfakcją było to, po traumatycznym doświadczeniu olbrzymim, takim strasznym wojny stuletniej, że wojna toczyła się gdzie indziej. Francuzi wysyłali młodzież do Italii po to, żeby walczyli tam. Walczyła ta młodzież tam z Hiszpanami i z Niemcami. Tak jak mówię, nie mieli dobrych wyników, ale to im w ogóle nie przeszkadzało. Dlatego, że kierownicy polityki francuskiej, kanclerze, królowie, konetable królestwa, byli to ludzie z wizją. Proszę Państwa, tutaj w tym naszym albumie, w komiksie Sacco di Roma, sięgamy bardzo głęboko, czyli sięgamy do takiej sytuacji i do takiego opisu, który nam jasno wskazuje, że to zagrożenie Francji nie mijało nigdy, nawet jeżeli królestwo było pozornie zabezpieczone. Proszę Państwa, jeden z głównych bohaterów naszego albumu, Karol de Bourbon, którego tu widzimy, Państwo sobie odnajdziecie łatwo aktora, który posłużył za wzór dla tego pana. Karol de Bourbon, proszę Państwa, to był człowiek, który do spółki z Niemcami, czyli z cesarzem Karolem V i z Anglikami, wymyślił podział królestwa. Anglicy na północy, Niemcy ile się da, a gdzieś na środkowym wschodzie królestwa miało powstać coś, jakieś księstewko, zależne od, oczywiście od cesarstwa, takie satelickie, którym zarządzałby jako udzielny władca tenże Karol de Bourbon. On był konetablem królestwa, zdradził swojego króla Franciszka I, który może nie był najsympatyczniejszą na świecie postacią, ale uważam, że należy zwrócić na niego uwagę przynajmniej i skupić się na metodach, jakie stosował. One może nie są piękne, ale polityka nie jest od tego, żeby się podobać, tylko od tego, żeby wywoływać określone efekty. Proszę Państwa, to był konetabl Franciszka I, który swojego władcę zdradził, a następnie został głównym dowódcą wojsk cesarskich w Italii. Proszę Państwa, o mało nie doszło do tego rozbioru, dlatego że Karol de Bourbon poprowadził armię na południe,
tym szlakiem wiodącym wprost z Hiszpanii przez południową Francję do Lombardii, do ziem cesarskich, poprowadził tą armię dokładnie w tym celu, żeby zniszczyć, zdobyć port w Marsylii, zniszczyć armię króla Franciszka i po prostu postawić Francuzów wobec gołego faktu. To znaczy, obca armia jest na terenie królestwa, musimy coś zmienić, tak? Czyli musimy podzielić państwo na strefy, tak jak w czasie II wojny światowej, tak zwana wolna strefa i strefa okupowana. Proszę Państwa, Karol de Bourbon zatrzymał się pod Marsylią. Marsylia należała do Francji ledwie od 40 lat, ale wszyscy, którzy tam mieszkali w środku i robili interesy za tymi murami, które tutaj widać, doskonale pamiętali, czym jest fiskalizm cesarski i pomyśleli sobie, że lepiej chyba nie, więc obrona była zawzięta, bo nikt nie lubi płacić, tak? A jeszcze wcześniej przed tym płaceniem nie lubi być upokarzany, a do tego by z pewnością doszło. Poza tym Karol de Bourbon nie miał we Francji dobrej prasy. On był powszechnie znienawidzony. Proszę Państwa, i to oblężenie rokujące dobrze, bo posiłki królewskie nie nadchodziły przez długi czas, na tyle wyczerpało armię cesarską, że Karol de Bourbon zarządził odwrót. I to jest to właśnie ta scena. Zarządzam odwrót. I Hiszpanie odpływają razem z Niemcami, przeklinają Francuzów siedzących za murami twierdzy i odgrażają się, że jeszcze tutaj wrócą. Proszę Państwa, rozpoczął się pościg. Rozpoczął się pościg, który rokował bardzo dobrze. No ale tak się złożyło, że król Franciszek to nie był ten władca, któremu dobre gwiazdy i gwiazdy zwycięstwa zawsze świeciły nad głową. On miał trochę pecha, być może był też trochę nierozsądny. Nie będę tego teraz oceniał. Natomiast proszę Państwa, ten zwycięski marsz zakończył się pod Pawią. Zakończył się pod Pawią, proszę Państwa, gdzie król Francji obległ twierdzę, gdzie dokonała się jedna ważna, szalenie istotna rzecz. Mianowicie ostatecznie okazało się, że wojska piesze uzbrojone w piki mają dramatyczną przewagę nad konnicą, nawet odzianą w zbroję. Szczury w zbrojach, mówiono o tych kawalerzystach, którzy próbowali atakować czworoboki niemieckie nadchodzące z odsieczą Pawii. Proszę Państwa, skończyło się to dramatycznie, bo skończyło się całkowitą klęską wojsk francuskich. Ten piękny marsz i ten triumf, który tam świecił nad królewską głową, został unieważniony, a sam Franciszek I dostał się do niewoli. To był styczeń, proszę Państwa, roku 1525. Proszę Państwa, i od tego momentu w zasadzie Italia jest bezbronna. Czy Francuzi się tym przejmują? I czy zmieniają swoją politykę? Czy ta porażka czegoś ich nauczyła? Niczego. To znaczy nauczyła ich, że należy cały czas być obecnym w Italii, militarnie i politycznie. Z punktu widzenia Niemiec oni powinni się stamtąd wycofać. I rzeczywiście na długi czas, w momencie kiedy dzieje się rzecz dla nas najważniejsza, czyli Sacco di Roma, Francuzów tam nie ma, ale po prostu nie mają pieniędzy na nową armię. Natomiast polityka francuska, mimo tej strasznej klęski, nie rezygnuje ze swojego koryta, nie zmienia ta polityka kierunku, toczy się dalej w tym tak samo meandruje i Francuzi, proszę Państwa, do Italii wracają. To jest absolutny priorytet tej polityki. I to chciałbym też podkreślić, że żadna klęska tych ludzi nie przekonała, że można inaczej, dlatego że krok do tyłu, albo jakiekolwiek wahnięcie, albo zmiana tych priorytetów doprowadziła po prostu do katastrofy i do podziału królestwa. Francja musi się borykać z jawną wrogością Niemiec, podstępami, no i Hiszpanów, bo w tym czasie król Hiszpanii i cesarz Niemiec to jest jedna i ta sama osoba, Karol V.
Nawet jeżeli to Habsburgowie rozdzielili tę władzę, tak, i w Hiszpanii był Filip II, a w Niemczech Maksymilian, to nie miało znaczenia, dlatego że te państwa były jednakowo wrogie Francji. Do tego jeszcze mamy nieszczerych bardzo Anglików, demonstrujących co jakiś czas też jawną wrogość. Francuzi się temu wszystkiemu przeciwstawiają. Ja wiem, że można nie lubić Francuzów, doskonale sobie z tego zdaję sprawę, natomiast gdyby nie ta tradycja polityczna, którą oni wypracowali przez całe stulecia, no dziś by już ich nie było. Ta tradycja została oczywiście zanegowana najpierw w pierwszej połowie XX wieku, potem w czasie I wojny światowej, w czasie II wojny światowej, i dzisiaj Francja nie jest już tym, czym była kiedyś, i ci wszyscy dzielni ludzie, którzy płacili życiem za to, żeby król mógł prowadzić politykę ocalenia królestwa, których my nazywamy niepiśmiennymi francuskimi baronami, dziś już nie istnieją. A tutaj możemy sobie niektórych z nich zobaczyć i samego króla z pióropuszem. Piękna historia. Mam nadzieję, że Państwo z zainteresowaniem do tego albumu podejdziecie. Bardzo dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia, do następnego razu.